Na międzynarodowych targach Grüne Woche, Zielony Tydzień, w Berlinie promowały się przede wszystkim regiony. W tej imprezie po raz pierwszy partnerem była Polska, która zorganizowała wiele spotkań i konferencji. Ta prezentacja jest w naszym rozkładzie jazdy, a pan Roszyk jest na miejscu. W centrum kongresowym odbyło się seminarium rybaków z całego kraju. Przez kilka godzin przekonywali przedstawicieli Komisji Europejskiej, że nasz kraj bardzo dobrze wykorzystuje unijne pieniądze przeznaczone dla rybackich regionów. Za najlepiej przygotowaną uznano prezentację lokalnej grupy rybackiej Opolszczyzna, którą przedstawił Jakub Roszuk. Zostaliśmy zaproszeni i po raz kolejny wyróżnieni i zaproszeni na udział w targach Grüne Woche. Dzięki temu po raz kolejny chcemy pokazać, że na terenie województwa opolskiego jest rybactwo, są to tereny zależne od rybactwa. O sukcesie będziemy mogli mówić tak za 2-3 lata, kiedy zrealizujemy osiągnięte cele oraz kiedy przy projektowaniu kolejnego programu 2014-2020 zostaną kolejne środki przeznaczone na finansowanie lokalnych grup rybackich. Piękne zdjęcia wykonane przez dyrektora gospodarstwa rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej oraz program Nasza Wieś o opolskich karpiach pokazany uczestnikom spotkania dobrze promowały nasz region i lokalną grupę rybacką w Berlinie. Świadczy o to wybrane 26 grup, w tym Opolszczyzna, która zajęła bardzo wysokie miejsce w pierwszej dziesiątce. Zawiązało się i złożyło poprawne wnioski 61 stowarzyszeń. Problem, który możemy jako rolnictwo rozwiązywać. Do dzisiaj w Berlinie promowano polskie regiony. Niemal w każdym miejscu można było zobaczyć biało-czerwone flagi i otrzymać ciekawe informacje oraz kosztować polskich potraw. Zawsze uważam, że tu warto przyjechać, a w tym roku szczególnie, ponieważ rzeczywiście Polska hala jest bardzo pięknie ustrojona, rzeczywiście w tym roku Polskę widać. Zajmuję się produkcją owoców i jabłek, które w tym roku są takim właśnie specjalnym akcentem. Dodatkowo oczywiście zajmuję się produkcją naturalnego soku jabłkowego, tłoczonego bez żadnych dodatków, cukru, wody, samo jabłko. Oczywiście, że było warto przyjechać, pojawić się tutaj, pokazać się z tym, co mamy najlepsze. Jest to okazja, żeby pokazać produkty, żeby pokazać Polskę w świetle nowoczesną, wspaniałymi produktami regionalnymi, z wspaniałą żywnością i z ofertą, która może przyciągnąć turystów do naszego kraju i naszego regionu. Do Berlina specjalną wyprawę naszych gospodarzy zorganizował też Związek Śląskich Rolników. Myślę, że warto przyjechać. Chociażby w tym roku, gdzie partnerem tych targów jest Polska i widać to tutaj w tej hali. Przeszliśmy już kilka hal, ale mogę powiedzieć, że w hali, gdzie wystawiają polskie województwa, jest najwięcej ludzi, największy tłok. Ta wystawa ma znaczenie, może nie bezpośrednie, ale pośrednie, bowiem tutaj się próbuje promować, sprzedawać żywność, którą my produkujemy, którą przetwórcy przetwarzają. I to jest bardzo istotne. No szkoda, że nie ma Opolszczyzny, bowiem prezentują się tutaj bardzo dobrze wszystkie województwa. My mamy, powiedziałbym, historyczne kontakty już z Berlinem i tutaj z Brandenburgią. I po kilku latach właśnie w tym najwłaściwszym punkcie jakbyśmy sobie odpuścili reklamy na tych ważnych targach. Na następne Grüne Woche z Polską w tle trzeba będzie poczekać co najmniej 20 lat, ale w tym roku będzie jeszcze jedna okazja wyjątkowej promocji regionów i polskiej wsi. W marcu w Berlinie odbędą się międzynarodowe targi turystyczne. Partnerem tej imprezy będzie po raz pierwszy także nasz kraj. Ma być to niezwykłe wydarzenie. Uczestniczyć w nim będą wszystkie polskie regiony i tym razem nie zabraknie Opolszczyzny. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Związek Śląskich Rolników.